Szacerować no, w szpitalu. To oczywiście godzina to jeszcze jest no. Tylko jest hipotetyczna. No później tam wiesz, ganiali tam też i do przychodni, bo tą część urządzeń mają na oddziale, część no. Przychodni na innym, w ogóle piętrze, że to tam nawet bezpośrednio nie można dojść, tylko jakieś no, takie obejścia. No. No i w końcu mi wyznaczyli termin operacji, będę miała 9 listopada. Tak? No będę miała. Ale na co? Co? Na oko? No na oko, bo ja mam jaskrę zaawansowaną i ona postępuje i w związku z tym w takim trybie przyspieszonym, bo w trybie zwykłym to się 1,5 roku czeka. No i wiesz, i zrobią mnie i na zaćmę i na jaskrę. No widzisz, że ci wszystko zrobią i dobra. W jednym. Nie w dupie. No. Żebra. A już myślałam, że nie wyjdę dosłownie, kurczę, blada, jest zawsze lopinę mi wkropili, żeby rozszerzyć ten oko, no to taka półślepa wyszła. No, właśnie. No to ale masz zrobione chociaż. No ale mam zrobione, no przynajmniej wiem na czym siedzę, no. No. Ludzie mają oczy i nie wiedzą, że mają oczy. Co to jest? Ale tych ludzi, no. Ludzi tutaj stoją no. Baby i tam jedna mówi, och, ja padnę, słuchaj. A coś ona tam do siebie gada, coś tutaj, ja padnę. A coś tak opowiadają o różnych ludziach, że nie mają o czym gadać. No. Słowa Bożego nigdy tu nie będzie, jak będą tak pieprzyć, a do piemaryni. Bardzo chętnie jeszcze używają kolorowych słów. Och, ja padnę, a ona do siebie gada. No, nie ma do kogo to iść do siebie, dobrze. Wielka wiocha ta Warszawa, wielka, 3 miliony. Jakoś tak nigdy nie można osiągnąć tego pułapu 3 milionów, bo ludzie przyjeżdżają i uciekają. Nawet ci uciekinierzy powiedzieli, że oni tu nie chcą, ale ja nie wiem, coś tak za dużo ich tam no, było. Wiesz, oni to by chcieli mieć standardy zachodnie, a tu niestety jest państwo na dorobku. No to wiesz, no to wiadomo, że to nie wiem po co. No. I ciągle pilnować wariatów daj spokój. No. Ciągle stać i zaglądać, czy co kto czego nie zrobi. No nie? No. Matusia mnie zapraszała na jedzenie. Ja mówię, Matusia, jestem święta, prawie chodzimy. Galerii test jakiś wernisaż o 19. Mi się nie chciało. Tu w autobusie 111 Breżniew jedzie z tym Staśkiem na Gocław. Ale wysiedli tam. Breżniew zagląda do tej hamburgerowni. A co tam na Gocławie jest? No ten gruby mieszka, Stasiek, twój mąż. A. On się pierdala. Baby. No. Ja nie wiem, Breżniew wysiadł, bo chciał zobaczyć. W tym. Co tam też robi z mięsem na przystanku. I tak zaglądał, bo on prawdopodobnie tam może mu sprzątał i czy coś tam wyrzucał i zarobił. To ja tak myślę. Breżniew. I tak zaglądał. A może coś tam miał dostać od kogoś? Jakiś taki głupi ten Breżniew po prostu.
mówię Breżniew, dlaczego ty jesteś głupi, a dlaczego twój umysł jest trupi? Oj. I tak już tego było, taki Andrzejek już w kolejkę się szykował. Ja mówię, siadaj tu Andrzejku na moim miejscu, ja tu już nie mam ochoty. A taka babka, a on mówi, tak, tak, ja tu się już, ja tu siadam, bo tu ta babka tam stoi, się tu szykuje. A to taka babka, to taka jakaś stara panna. Jedna, ta karty nie miała, chodziła po ludziach, żeby jej dali, bo ona musi na ksero robić. A zdjęcie kosztuje 70 groszy. No, bo on sobie to zamieniał w ten sposób. Trzeba kupić legitymację za 3 zł, ona kosztuje 5. I tam jest taka zielona karta i ona pozwala ci na zrobienie paru. Nie wolno dużo. Z komputera. A Mareczek ma takie coś i może mu 100 zrobić. Będzie szło 2 lata. Maj. Na pewno. No. A zaraz, czy to nie są ci ogrodnicy? A ja nie wiem. No bo to są ci ogrodnicy, Anita by wiedziała. To to jest... To każdy gerbarzy jeszcze jakiś. I srazy. No, bo to przechodziło. Aszkenazy. Wtedy w Trzebini. I to w Biblii jest Aszkenazy. I teraz tak. Anita, jak się dzień nie pojawi, to ja do Mareczka taki SMS napisałem, że ty się zachowujesz jak Rysia, która, jak zobaczę Anitę, no... Rysia robi złą robotę, bo zobaczy Anitę, to mówi tak, słuchaj, Anita to jest żebraczką, że tam gdzie drzwi są otwarte, to ona wszędzie wchodzi. No to widać, że się nie widziałem. I Anita wchodziła, to wszystko słyszała i mówi, Rysia, robisz złą robotę. No poza tym, jak się jest w jakiejś grupie, to się nie mówi o grupie. No ale on, wiesz, w Warszawie jest chamstwo. Nie ma standardów. Nie ma żadnych standardów. To była wernisaż muzeum na Długiej 52 archeologicznym. Była wystawa litewska. Przepiękne monety, zdjęcia. Bankiet w 3 pokojach. Najpierw kanapki, potem na gorąco, a potem wódki. Jak tu się zaczęła tak gadać, to ten kelner tam parę butelek schował. Z wódką. Że jak ta Lisa taka wariatka, to wiadomo. Ale to jest też kręcenie, wiesz, bo dla niego wódka trzeba. No. Było na pokaz. Było, nie było. Umarła. No. Tak, to głupie przystaje. Ale Anita, to raz rurka napadła.
Anita prosiła, słuchajcie, pomóżcie mi, bo jakiś wariat mi tu grozi. No pomóżcie mi, bo jakiś wariat mi tu grozi, co ja mam zrobić? Dziamie tak, dziamie. Rumunka dziamie tak. To nie lepiej tak, nie. To u nich. Raz, trąci, raz, raz. Wiesia już pewnie chyba nie dostał pieniędzy, bo coś na ten wernisaż chyba poszedł biedny. Że widzisz. Takie głupie to są te rysie. Także Anita to już ona nie wie, że ona ma to odbierać poważnie, czy nie? Nie dać się prowokować. No ale on zawsze mówi to samo. Rysia jest bezczelna. A jaka głupia, aż taka głupia, że jej twarz się strupia. No. Aż tak się skupa. Masz twój zdrowy i ochoczy, wkrótce ujrzysz go na słabość. No nie właśnie, no nie właśnie, takie właśnie. Wiesia mi chcesz. No znajdę. Koło brzegu. No brzegu, koło brzegu. Koło brzegu to miałam praktykę robotniczą. Nie. Się dostałam na studia. Jak chcesz, to tu ze mną zaczynam być. Oj, jakie to dobre. Koła brzegu. No, akurat nam się udało. 3 deszcze były w magazynie. Tak? Nic nie robiły, no bo to była taka, że trzeba było, bo jakaś taka
elektroniczna, coś tam wyjmować, odzyskiwać czegoś, jakiś tam metal, jakiś tam czegoś. Tymi, złoto z paznokci trupa. Nie. Nie wiem, co to było. Bo paznokciach jest złoto. Tymi kombinerkami, ja to sobie od razu pod bubniak to zrobiłam wągle, poszłam z buzią do dyrekcji. Co to w ogóle ma być? No. No i tego. No i mnie z koleżankami oddelegować do magazynu. Nam się naprawdę udało, bo się tam nic nie robiły, Zimno już wieje, już leje. Ma. Zaweczka. Wielkiego naszego przyjaciela. To on dał nam przed śmiercią obraz, który jest centrum naszego sanktuarium, Matki Bożej, można powiedzieć, Matki Bożej Papieskiej. Bo przed tym obrazem w swojej watykańskiej kaplicy wypraszał święty Jan Paweł II łaski dla Kościoła, świata i Polski. 4 miesiące przed odejściem do Pana, na prośbę księdza Mirosława Drostka podpisał na aureoli Jezusa Jan Paweł II ucałował i przekazał. Przed tym obrazem mogłem się... Oczywiście jak najwięcej tych łasek wywłagać. Święty Jan Paweł II, my też prośbę w tym sanktuarium, razem z nim, Matkę Najświętszą, w naszych intencjach, w intencji naszej młodzieży, naszych dzieci, naszych rodzin, za naszą ojczyznę. 25 maja, w czwartek, o godzinie 12, odprawimy mszę świętą za świętej pamięci księdza Mirosława Drostka. Zapraszam bardzo serdecznie. I inne wydarzenia... Co on mówi, księcia Drostka? Proszę bardzo, w naszym sanktuarium. O, to tak, to jest miękko. 25 maja, pierwszy festiwal zespołu muzycznych seniorów. O godzinie 9 msza święta, o 10 w amfiteatrze przy sanktuarium. Kończymy o godzinie 16. Zapraszamy również, uwaga, dzieci i młodzież, zespoły dziecięce i młodzieżowe. Nasze radio Koncita i odrostku jest mowa. I tak, festiwal dziecięcy w sobotę 17 czerwca, godzina 9 msza święta i o 10 w sanktuarium. Festiwal pod hasłem Maryjo, my Twoje dzieci.
Każdy zespół wykonuje trzy utwory. Maryjny, patriotyczny, dobowy. Festiwal zespół młodzieżowy w sobotę 19 sierpnia. Maryjo, jesteśmy młodzi. Każdy zespół wykona trzy utwory. Maryjny, patriotyczny, dobowy. Więcej informacji na stronie radiomaria.pl zakładka Sanktuarium. Należy oczywiście przysłać tak zwane demo. Informacje można też otrzymać w Sanktuarium pod telefonem 693-168-247. Bóg zapewne współpracy. Płacisz 9,99, bierzesz drugą i drugą płacisz za grosz. Ona nie jest tania, bo sama to kosztuje, jak mówię, 9,99. Oj, taką jedną zjadłam. To... Ktoś tam może jeszcze sobie... Najadłam się. O Boże. No wiesz, bajki są okropne, bo czasem są bezlitosne. O Jezus. No. Tak. Macocha w łachmanach, a po co miała się ubierać? Jak mieszkała pod lasem, to pod do kogo? Stwierdziła, że nie ma co się stroić. I macocha i jej dziecko brudne i jej pies nie miał nogi jednej. Krzywa rodzinka. Zlecały jej najcięższe prace, popychały i wyśmiewały nieszczęsną dziewczynę, a że wiedziały o tym, że jest tak naprawdę najpiękniejsza z nich. Popłaciłam dzisiaj troszeczkę z banku do banku na internecie. Ani grosza nie zapłacisz za rachunek. Ani 3,60, ani 5, ani 10. Bo tak, Bank Millennium jest bardzo miły, że komuś zapłacić, no to można wpłacić. Ale przelać na jakąś opłatę to kosztuje 8 zł. I teraz tak, poczta jest najtaniej, bo na poczcie jest 3,60. To jeżeli Kopciuszek tego nie wie, to będzie musiał zapłacić 8 zł, a jak pójdzie do Banku Ochrony Środowiska, to zapłaci jeszcze i 15 zł. Czyli tak, sobie wlałam w to konto, nawet jeszcze nie mając aktywowanej karty, bo mam kartę do Millennium, i on mówi, nie ma sprawy, no i 1100 zł poszło na konto do mojego Millennium. Pojechałam do WW, otworzyłam swoje konto Banku Millennium i przesłałam 3 rachunki. To zaoszczędziłam 10 zł, bo tu byłoby 3,60, tu byłoby 3,60 i tu 3,60, to jest więcej jak 10 zł. I tak, Mareczek mówi, bo to na rogu się tam spotkałyśmy na Waszyngtona, on mi to dał, co trzeba. I tak,
Proszę ciebie, jak to było? On mówi, słuchaj, Banku Millennium to jest tak, że jak nie wpłacisz 1000 złotych, to musisz zapłacić dwie kary. Jedną 20 i drugą 20 zł. To niby nie jest kara, tylko takie, ponieważ masz konto, ale nic nie wrzuciłaś do tego. 1000 zł. A ja mówię, a ja właśnie wrzuciłam 1100 zł, nie wiedząc o tym, co mówisz. No i kto mądrzejszy? No, a on mówi, tak, to jeszcze możesz, wiesz, jak Elżbieto, zrobić. Te pieniądze wyjąć. Jeszcze raz wrzucić. Ja mówię, ale ty jesteś wiśnięty. Ale raz wystarczy, prawda? Tak, 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 bo zostało zasilone tą kwotą więcej jak 1000 zł. No ja mam umowę, ja mam, będę to czytała, bo po prostu śmiechu warte, ale wiesz, ten facet też tam nie wiedział dokładnie, jak to, i tam jeszcze odzwaniał. Ja podpisałam się jak na murku tam przy bloku, jak na poczcie, takim tym, do takiej maszynki podpis, i jeszcze tu złożyłam podpis. On i tego, i nawet złotówki nie płaciłam. Mam telewizję, programy telewizyjne. To trzeba mieć po prostu ten, nie wiem, w internecie po prostu, można sobie włączyć. No. On myślał, że to dla niego, ja go upokorzyłam po prostu w tym sensie, że on to nie da człowiekowi odetchnąć, bo to on będzie rozmawiał z tym kurierem. Ja mówię, ten kurier to był już tu na Igańskiej 3 po raz drugi, jak dzwoniłam, żebyś się nie rozłączył, to byśmy może się skliknęli, on by przyszedł. Ale jak ty jesteś ciołek, kołek rozporowy, no to taki jakiś... On ma taki umysł, nie to, że przechwycić. On jest strasznie głupi. Nawet jak spotkałyśmy się tutaj, przecież on wie, że ja nie jestem do jakiegoś sterowania, czy przy Uniwersytecie Warszawskim, to chodźmy tu na ławkę. Mówi, nie na ławkę, tylko po prostu dawaj mi to i ja idę na wernisaż, nie na ławkę, nie będę tu siedzieć, nie będę tu wylegiwać, nie będę tu czekać na niebieskie oklaski. I on po prostu taki był niepocieszony, że ja nie dałam się mu posłuchać, żeby usiąść na ławkę. Ja rozumiem, że nawet chwilę usiąść, ale widzę te twoje takie dziwne zamiary. Ja mówię sobie, bujaj las, a nie nas. No. Taki głupawy jest, Boż. I to więc piszę mu w SMS-ie, że ty jesteś, kółko to samo robisz, nigdy się nie zmienisz. Jesteś tak, jakbyś chciał rozkazywać. Jesteś jak Rysia. Jak Rysia zobaczy Anitę, to mówi, że Anita do wszystkich drzwi wchodzi jako żebraczka, bo wszystkie drzwi są otwarte. I ty tak samo mówisz. Masz jedną śpiewkę, jak coś trzeba zrobić, to ty już musisz tutaj rządzić. Jako ten psychiczny. No. Nic byś nie zrobił, jakby mnie nie było, bo to jest, nawet podpis miał na maszynce do odbicia. Była to dobra wnioska, która przybyła na zawołanie gołąbków i wrócona czasem swoich przyjaciółki. A co ty dałaś temu wariatowi klucz? Nie dałam. On to będzie wrzeszczał. Ja to mogłam mu dać, ale jak wrzeszczał? Wrzeszczał. No, to trzeba być zdecydowanym, groźnym. No jednego wczoraj to popędziłam do domu, tak się mył, ale to nie o to chodzi, ale coś tam gadał, zaczepiał. Ja mówię, zaraz tutaj zadzwonię, 2 minuty przyjadą i wyprowadzą. I jeszcze stracisz pracę. Jak on się wystraszył, Boże, i szybko wyszedł i klucz oddał i poszedł. No na budowie, bo on mył się. Mył się, ale gadał głupoty takie, że co wy tam robicie, nic tam nie robicie, bo on tu ciężko pracuje. On tu jest... No co to ma właśnie? Tak.
jednak tylko się uśmiechają. No, ale on tego nie rozumie i taki, wiesz, agresywny. Poza tym to jest agresywne wszystko. No. Bez słowa wyrwał się z objęć księcia i coś sił zgrał w miastach wyglądał do karety. Także taka robota. No i ten Breżniew będzie żebrał od tego przybyłowicza pewnie tych na piwo, czy co? Nie wiem. Wielka wiocha też, ona bajki bardzo chętnie by chciała wierzyć, ale jak coś poważnego, to nie. No to przecież jak byli Żydzi, to nie było bajki o Kopciuszku. Apostoł Paweł powiedział tak, że jakże szybko daliście się zbałamucić. Przyjęliście Chrystusa i Chrystusa zdradziliście dla waszych nowiów, sabatów, waszych tych żywiołu tego żydowskiego, powiedział apostoł Paweł, bo oni mieli swój żywioł, mieli swoje bajki. A to wiesz, a to pantofelek, a to przypieli do tej bajki opowiastki. Przecież Żydzi mieli kabałę, Żydzi mieli różne głupoty. Gdy Bóg i wierzyli w duchy, to oni takie mistyczne. A przecież Żyd nigdy w ducha nie wierzył. To znaczy, jak można człowieka urobić, że w to człowiek może nie powinien wierzyć, a uwierzy, bo to jednak zasadnicza sprawa dotycząca Boga, dotycząca prawdy. No to wiesz, katolicy tu się powinni zastanowić, po co, jak nie w piekło, to w jakieś tam duchy wierzą w życie pozagrobowe. To więc Janeczka Sobieska do Mareczka przychodziła w szlafroku wieczorem, zawsze, bo to ona na 14 piętrze tym samym mieszkała i mówiła do Mareczka, a co ty w duchy wierzysz? Jak on coś mówił nie do rzeczy, to ona mówiła zawsze, tak pyskowała. A co ty w duchy wierzysz? No może i wierzy. I on musiał się jej słuchać. A był strasznie głupi. Janeczka, twoja matka, sztuczna. Nawet muzyka zagrała. Także proszę być z nami, z naszym radiem Koncita i Państwo dowiecie się o wszystkim. O tym, co było jeszcze przed bajką o Kopciuszku. Kura czy jajko?